Chorwacja 2021. Tak jest, Chorwacja 2021, Zagrzeb. Znajdujemy się w hotelu. No właśnie, co to za hotel? O tym opowiemy w dalszej części filmu, bo to bardzo ważna część, ale o niej za chwilę, bo w Zagrzebiu pada. W Zagrzebiu pada i jest jakieś 12, 13, 14, może max 15 stopni, a więc przenosimy się za góry na Dalmację, na lepszą pogodę i tam nagramy bardzo ważną część tego filmu o tym hotelu, o miejscu, w którym się obecnie znajdujemy i o tym, jak przebiegła podróż z Polski do Chorwacji, jak wyglądały sytuacje na granicy, jak, co było z testami i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie informacje podamy w dalszej części tego filmu, a więc zostaw teraz łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was po raz kolejny w tym wideo, po raz kolejny, bo przed chwilą witałem się z Wami z Zagrzebia, a teraz witam się z Wami ponownie, ale już z Tuczepi. W Zagrzebiu padało, w Zagrzebiu było zimno, nie chciałem tam nagrywać więcej, tak jak wspominałem, zobaczymy się w Tuczepi. No i jesteśmy w Tuczepi, więc witam się ponownie, ale witam się z Wami jeszcze raz, bo nie było na tym kanale już od kilku miesięcy, od trzech czy nawet chyba więcej miesięcy nie było żadnego nowego wideo, nie było... No i tyle, no nie było, była przerwa, był odpoczynek, była praca, było skupienie na czymś innym. To już jest historia, o tym zapominamy. Witam z Tuczepi, witam z Tuczepi. Piękne słońce, Chorwacja, Dalmacja. Parę kilometrów, Makarska, troszeczkę wyżej, na północ. Witam, tak jak w tytuł w filmie, tak jak to, co ta zapowiedź za Zagrzebia, czyli pewnie wiele osób jest zainteresowanych, ciekawych, jak można w dzisiejszych czasach, w 2021 roku, przyjechać w sezonie lato, przyjechać do Chorwacji. Jak można przyjechać do Chorwacji? No niestety nasza podróż musiała zacząć się od Wrocławia. Mogło to być w sumie w innym miejscu, ale zaczęła się od Wrocławia i od robienia testów na ciężką chorobę. Na ciężką chorobę, która obecnie zawładnęła całym światem. No i musieliśmy te testy zrobić, bo są wymagane, żeby przyjechać z Polski do Chorwacji, trzeba zrobić testy lub być zaszczepionym, lub mieć tutaj pracę gdzieś w Chorwacji i dostać takie jakby zaproszenie z firmy, że po prostu przyjeżdżacie tutaj do pracy, to wtedy nie musicie tych szczepień robić. I chyba testów też nie wiem, już nie jestem do końca pewny, ale jeśli macie testy lub szczepienia, bezproblemowo przejeżdżacie przez całą Europę i przyjeżdżacie do Chorwacji. Powiem tak, po wyjeździe z Polski na granicy polsko-czeskiej nie ma nikogo, przejeżdża się bezproblemowo, wszystko jest jak po staremu, dopiero kiedy wyjeżdżamy z Czech i wjeżdżamy do Austrii, Są po prostu na granicach kontrole takie, że pan ze Straży Granicznej pyta się, gdzie jedziemy, w jakim celu jedziemy i czy mamy testy. No i to w sumie tyle. Żadnych jakichś tam większych problemów, żadnych jakichś tam sprawdzań, nic. Po prostu tylko trzeba się zatrzymać, pan się tylko pyta, dwa pytania, patrzy, czy mamy test, ok, jedziemy dalej. Wyjeżdżamy z Austrii, nie ma nikogo na granicy, wjeżdżamy do Słowenii.
chyba też nikogo nie było na granicy. Na granicy po prostu austriacko-słoweńskiej nie było nikogo, przejeżdża się bardzo płynnie, bardzo szybko. Ogólnie autostrady są puste, fajnie się jedzie, przynajmniej wtedy, kiedy myśmy jechali wieczorkiem, to był duży spokój na autostradach, jechało się bardzo płynnie i na wszystkich granicach było po 1-2 samochody, więc bardzo płynnie się przejeżdża. I na samym końcu ze Słowenii do Chorwacji też 2 samochody, bardzo płynnie ogólnie, ale jednak tutaj były najbardziej potrzebne te testy. Tutaj najbardziej były potrzebne te testy lub szczepionki i to na granicy trzeba było panu celnikowi, czy jak to tam powiedzieć, okazać. Także, ale tylko się też to pokazuje, pan uśmiechnięty pyta się, czy do pracy, czy na wakacje. Mówimy, że na wakacje, w cudzysłowie. No i, ale po części do pracy. I co? No i tyle. I po prostu przejeżdżamy. Nie ma jakichś tam żadnych problemów. Nie trzeba się bać, nie trzeba się obawiać. Póki co jest dopiero końcówka maja. Nie ma jeszcze turystów, nie ma ruchu na drogach. Puste plaże. Woda jeszcze trochę zimna, więc do wody jeszcze wchodzić nie będziemy. Ale już w końcu jest ładna pogoda. W końcu jest ładna pogoda, bo jak przyjechaliśmy przedwczoraj, to wiało. I wczoraj też wiało. Nie padało, ale był dość silny wiatr, więc nie było przyjemnie. Dzisiaj w końcu nie ma wiatru, świeci piękne słońce, piękne niebo. Prawdziwa Chorwacja, jest fajnie. Myślę, że jeszcze to, co warto dodać, to to, że dzieci, przynajmniej do 5 roku życia, tak jak Emi, nie musiała robić testów. Nie musiała robić testów, ani nie musiała się szczepić i bez problemu też przejechała przez granicę, tak? Czyli dzieci nie muszą, nie wiem do którego dokładnie roku życia, ale na pewno do 5 nie muszą. Myślę, że jakby miała 6 lat czy coś, to na pewno byśmy jej nie robili i myślę, że też przejechałaby. Więc 5-6 lat spokojnie, może nawet 7, bezproblemowo można przejechać z dziećmi. Nie wiem, tego nie wiem, nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Druga sprawa, nie trzeba, osoby dorosłe nie muszą powtarzać testów. Czyli kiedyś było tak, że jeśli ktoś przyjechał na testach antygenowych, bo myśmy takie robili, testy antygenowe kosztują 150 zł na dzień dzisiejszy w Polsce, przynajmniej we Wrocławiu na lotnisku. 150 zł od osoby taki test i kiedyś wcześniej, miesiąc powiedzmy wcześniej, w kwietniu, jak ktoś przyjeżdżał na takim teście, nie PCR, tylko na tym antygenowym do Chorwacji, to po 10 dniach musiał tutaj w Chorwacji taki test ponawiać. Teraz takiego wymogu nie ma. Teraz przynajmniej na 1 maja takich wymogów nie ma. Myślę, że raczej idziemy w tym drugim kierunku, takim pozytywnym, że już nie będzie właśnie wymaganych, a z tego, co wczoraj rozmawialiśmy w Makarskiej z takim panem tutaj Chorwatem, to mówi, że już jest bardzo dużo osób zaszczepionych, bo mówi, że dużo turystów przyjeżdża, on się boi i tak dalej, on się zaszczepił. No i co? No i mówi, że dużo Chorwatów już w sumie jest też zaszczepionych, więc myślę, że gdzieś to będzie tam w tym coraz łagodniejszym kierunku zmierzać, więc raczej gorzej, przynajmniej przez ten sezon letni nie będzie. Także raczej nie trzeba się będzie obawiać, że trzeba będzie ponowne jakieś testy robić, jakieś kombinacje. Oby tylko do przodu, oby lepiej i oby pozytywniej. I tego się trzymajmy. Ostatnią rzeczą, ale równie ważną jak te poprzednie, czyli szczepienia czy testy, jest to, że warto, naprawdę warto mieć zabukowany jakiś hotel w Chorwacji przed wyjazdem z Polski, choćby na jedną dobę, bo tak jak wcześniej myśmy przyjeżdżali, to przyjeżdża, wiele Polaków przyjeżdża tutaj bez rezerwacji hotelu wcześniej, bez rezerwacji, tak? Bez rezerwacji przyjeżdża tutaj na miejsce, szuka sobie gdzieś tutaj po apartamentach, chodzi, pyta, uzgadnia cenę i tak dalej. Tak było kiedyś fajnie, ale w obecnych czasach myślę, że nie jest to najlepszy pomysł. Nie jest to najlepszy pomysł i nam zdecydowanie to
psychicznie bardzo pomogło w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to taka, że kiedy przejeżdżaliśmy przez granicę i pan w Austrii pytał na granicy, czy jedziemy na wakacje, czy do pracy, to mieliśmy też zrobione zdjęcie w telefonie naszego bookingu i to było takie już niezbity dowód na to, że po prostu jedziemy tam na wakacje, mamy zabukowany hotel i tak dalej, więc to nam dawało taki psychiczny spokój i później w Chorwacji też, że mamy zabukowany hotel, a i że jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, też mieliśmy taki spokój w głowie, jak przejeżdżaliśmy przez Czechy, jak przejeżdżaliśmy przez Austrię czy Słowenię, że nie zatrzymujemy się w tych krajach, że jedziemy tranzytem przez te kraje i że mamy zabukowany hotel w Chorwacji i że jedziemy do tej Chorwacji naprawdę. Więc to nam dawało takie poczucie takie bezpieczeństwa, spokoju i tego, że jedziemy sobie na luzie przez Czechy, Austrię czy Słowenię, bo nie zatrzymujemy się w tych krajach, nie zostajemy tam, że też wtedy te testy być może nawet by nie były potrzebne w tych krajach, bo jedziemy tylko tranzytem, choć gdzieś tam, gdzie czytałem na stronach internetowych, nawet niby tranzytem trzeba testy, ale takie potwierdzenie hotelu, zabukowanego hotelu w Chorwacji dawało nam na pewno takie dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i to myślę, że jest bardzo ważne. To po pierwsze, a po drugie to fajnie jest odpocząć, bo myśmy zrobili 900 km do Zagrzebia, z tego względu, że musieliśmy najpierw jechać do Wrocławia, coś tam, to zrobiliśmy 900 km i fajnie już w Chorwacji, będąc w Chorwacji, za granicą chorwacką, w Zagrzebiu, zajechać w ogóle do Zagrzebia, zobaczyć Zagrzeb, fajne miasto, bardzo nam się spodobało i po prostu odpocząć, tak? Po prostu odpocząć, po długiej podróży, po 900 km odpocząć. Ale piękna woda. Nie wiem, tego to pewnie nie będzie teraz widać, ale piękne kolory, czyściutka, no Chorwacja. Więc i sobie odpoczęliśmy, zobaczyliśmy Zagrzeb, a zapłaciliśmy za hotel tylko $60 ze śniadaniem, z darmowym parkingiem, czysty, fajny hotel. Mega, naprawdę zdecydowanie polecam zabukować sobie przed wyjazdem z Polski hotel tutaj w Chorwacji. Mamy wtedy potwierdzenie, że jedziemy do tej Chorwacji i o nic się nie musimy martwić. Przy okazji odpoczniemy sobie na trasie, zjemy śniadanko, darmowe śniadanko w cenie, parking darmowy w cenie, wszystko elegancko. Nie musicie oczywiście też korzystać z takiego hotelu, którego ja korzystałem, możecie z każdego innego. Być może tam trzeba będzie płacić za parking, to być może tam trzeba będzie płacić za śniadanie. Nie wiem, jaką ofertę sobie wybierzecie, ale na ten jeden dzień gdzieś warto sobie zarezerwować. I to też nie musi być w Zagrzebiu, może być już od razu gdzieś w waszym miejscu docelowym. Może być to wasz cały pobyt, ale warto coś mieć, nie przyjeżdżać tutaj tylko tak na pałę i żeby sobie tutaj coś znaleźć, znajdziecie bez problemu, to nie o to chodzi, bo tutaj pustych apartamentów na dzień dzisiejszy jest mnóstwo, pewnie na wakacjach aż tyle nie będzie, ale dla takiego bezpieczeństwa warto jakiś pokój na jedną dobę gdzieś już wcześniej z Polski sobie zarezerwować i przynajmniej wiecie, gdzie jedziecie, macie też pewne, że już tam jedziecie, że macie gdzie spać, no i że przynajmniej przejeżdżając przez część Europy wszystko będzie w porządku i przez granicę. Także ja Wam polecam trawale.pl z tego względu, że jest tam po prostu taniej niż na konkurencyjnym bookingu. Polecam Wam portal trawala.pl z czystym sercem. Sam tam zabukowałem, sam zapłaciłem $60. Z konta pobrało mi po bardzo dobrym kursie tyle, ile miało pobrać w złotówkach, więc możecie sobie sprawdzić, dolar teraz tani 3,70, czyli cena w dolarach razy 3,70 wychodzi Wam tyle ile ma być i jest naprawdę taniej, bo jak porównywaliśmy hotel tutaj w Tuczepi, w którym chcielibyśmy być, ale jest jeszcze zamknięty, jest dopiero od tam 20 chyba 5 czy 6 maja otwarty, to jest 1000 zł taniej było przez Travala niż przez Booking i wiele różnych hoteli porównywaliśmy i praktycznie każdy jeden był taniej lub w tej samej cenie, więc warto, naprawdę warto zajrzeć na trawala.pl i tam możecie po prostu porównać sobie te ceny z Bookingiem i sami przekonacie się, że jest taniej. Wszystko normalnie jest jak trzeba. Film jest dość długi, ale myślę, że bardzo przydatny dla wielu osób, dlatego zostawcie łapkę w górę. Możecie dać w komentarzach później jakieś swoje wrażenia po przejechaniu granicy, czy też wasza podróż była taka lajcikowa jak nasza, czy wszystko przeszło pomyślnie, gdzie zabukowaliście hotel. No i podzielcie się swoimi wrażeniami z pobytu w Chorwacji. O, ale samolot przeleciał, taka wielka sznita biała. Tutaj mamy łódkę piękną.
Pan tutaj właśnie coś czyści, maluje, przygotowuje do sezonu, żeby później goście mogli korzystać z pięknych atrakcji i widoków, i pogody, i jedzenia, i kawki w restauracji. Tam pełno ludzi, zaraz wam pokażę. Jest godzina dokładnie 10 po 10. Pełno ludzi na kawce w restauracji, nawet już teraz, kiedy jeszcze nie ma sezonu. W Chorwacji uwielbiają pić po 4 kawy dziennie, więc i piją je w restauracji, a nie w domu. I zaraz właśnie wam tutaj pokażę mały wycinek tego, jak to tutaj wygląda. Okej, momencik, przejdziemy przez drogę, obrócimy kamerkę i zaraz wam pokażę, że już tutaj ludzie sobie siedzą i kawkę piją. Ok, a więc zabieram się za bukowanie hotelu za pomocą travala.pl. Mam tutaj po prostu taniej niż na Bookingu, więc czemu nie skorzystać z fajnej przeglądarki, fajnej wyszukiwarki hoteli. Coś takiego właśnie jak Booking, tylko dodatkowo jest jeszcze opcja możliwości płatności kryptowalutami. Możesz zapłacić każdą kryptowalutą, czy to w USDT, czy Bitcoinem, Ethereum, czy czym byś nie chciał, to praktycznie każdą obsługują, każdą kryptowalutę. Patrząc jeszcze na ceny między Bookingiem a Travalą, na Travali jest jeszcze taniej, więc naprawdę nic, tylko bukować. Dodatkowo możemy dostać jeszcze 2% cashbacku. Możemy dostać 2% cashbacku, a więc ja dla porównania jeszcze otworzyłem ten sam hotel, który będę tutaj teraz bukował. Jest to mała kwota, więc tutaj za dużych różnic nie ma, ale kiedy sprawdzaliśmy hotel na tydzień, na 10 dni w Chorwacji, to różnica była 1000 zł między Bookingiem a Travalą na korzyść właśnie Travali, więc tutaj też na tym mniejszym, na kwocie jakieś tam 270 zł, to też jest tam jakieś 20-30 zł taniej niż na Bookingu, dlatego też chętnie skorzystam z Travali. No okej, pokażę właśnie jak to wygląda. Hotel Blue w Zagrzebiu, właśnie go teraz będziemy rezerwować. Kosztuje $66 z śniadaniem. Na Bookingu jest opcja 267 zł, ale bez śniadania. Także sprawdźmy, tam oczywiście jeszcze będzie można to wybrać. $66, ile to jest teraz na tą chwilę? $66 to jest 244 zł, 244 i już mamy ze śniadaniem, a na Bookingu bez śniadania 267. Sprawdźmy opcję na Bookingu ze śniadaniem. Sprawdźmy szybciutko opcję ze śniadaniem. Już tutaj patrzymy. Aha, czyli za śniadanie akurat w tym wypadku nie trzeba dużo dopłacać, bo bez śniadania jest to 267 zł, a ze śniadaniem 272. Także jest to tylko 5 zł różnicy, ale no to gdybyśmy porównali cenę 272 zł do 244, to i tak jest 30 zł różnicy w cenie między Travalą a Bookingiem. Dlatego właśnie korzystam z Travali i dodatkowo jeszcze, gdybym tylko chciał, mógłbym na Travali zapłacić kryptowalutami. Dobra, ja zabieram się za bukowanie, czyli wybieram sobie pokój. Dobra, 66. Ok, tutaj teraz podaję swoje dane. Po wypełnieniu naszych danych tutaj mamy jeszcze niżej opcję wyboru, czy chcemy jedno łóżko duże, jedno mniejsze, czy trzy, bo będzie nas trójka, czy chcemy trzy pojedyncze łóżka. Wybieram sobie jedno duże, jedno małe. Tutaj jeszcze oczywiście raz nasze imię i nazwisko, jeśli no to będzie ta osoba, która po prostu będzie w hotelu się tam dawała dowód osobisty, no to tutaj wpisujemy tą osobę, czyli moje imię i nazwisko i lecimy dalej. I na samym dole mamy jeszcze opcję wyboru płatności, czy chcemy zapłacić kartą kredytową, czy kryptowalutami, a może Binance Pay, może z mojego portfela, gdzie uzbierały się moje cashbacki i mogę sobie za to wziąć, mogę z Crypto.com, mogę Travel Credit. Dostajemy tutaj $10 w Travel Credit do wykorzystania na Booking właśnie pokoi, czy nawet samolotów tutaj za pomocą tej strony. Jeśli zarejestrujesz się tutaj z linku poniżej w pierwszym komentarzu tego filmu, czy w opisie tego filmu masz link do tej strony, jeśli się z tego linku mojego tutaj zalogujesz, zarejestrujesz sobie swoje konto, to jeszcze dodatkowo dostaniesz $10 gratis od Travali na swój pierwszy booking. Ok, ja wybieram sobie na tą chwilę credit card, podaję tutaj swoje dane karty i
lecimy dalej, czyli complete reservation i to wszystko. Ok, moja płatność została już potwierdzona, wracam do sklepu, czyli na trawale. Dobra, your booking is processing, czyli trwa bookowanie mojego hotelu, płatność za chwileczkę, jak tylko, o właśnie, otrzymają płatność, już ją otrzymali, więc nasz pokój został zarezerwowany. W sekcji booking mogę jeszcze tylko sobie sprawdzić, czy jest wszystko ok. Status booking successful, hotel blue, $66, check-in, check-out, view booking, ok, tutaj wszystko dane. Jeszcze raz przypomnę, że ceny na Travala dość dużo różnią się od cen na bookingu i hotel, który właśnie zarezerwowałem, zaczyna się bez śniadania od kwoty prawie $58, czyli zaoszczędziłem, gdybym kupił pokój bez śniadania, 58 to jest 215 zł, a na bookingu taki pokój najtańszy to jest 267, a 215, no 50 zł. Przypuśćmy, że to jest 50 zł różnicy na takiej małej kwocie. Myślę, że naprawdę warto spróbować Travala. Travala.pl.